Loża radiowa. Pierwszym gościem Loży Radiowej jest dziś profesor Ryszard Wolny, dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu redaktorowi. Panie profesorze, szkocki, znany historyk Niall Ferguson napisał taką książkę, z której wynika, że całą naszą współczesną cywilizację właściwie wymyślili Anglosasi. No, Brytyjczycy. To jest aktualna diagnoza? Ta teza bardzo, bardzo mocna. No, ja jako anglista, no to muszę przyznać rację, chociaż mówię, ostatnio byłem na Uniwersytecie Sorbońskim, zresztą ogromny mam szacunek, szczególnie dla teoretyków, filozofów francuskich typu Jacques Derrida czy Michel Foucault, który pracował niedaleko w Collège de France. No, myślę, że... Oni by się może nie zgodzili. Oni może by się nie zgodzili, a natomiast to, że są tak popularni w całym świecie anglojęzycznym, czy w ogóle w świecie intelektualistów światowym, świecie intelektualistów, to jest dzięki temu, że ich książki zostały przetłumaczone na angielski, z czego ja korzystam, bo moja francuszczyzna jest dość ograniczona. Czyli krótko mówiąc, jednak angielski wciąż pozostaje łaciną współczesnego świata. Oczywiście, że tak. Tutaj nie ulega wątpliwości. Praktycznie jest niewiele krajów na świecie. Ja też miałem przyjemność być w Meksyku ostatnio, gdzie angielski słabo jest stosowany. No, hiszpański, wiadomo. Hiszpański, właśnie. I nabicie biletu autobusowego w Puebla, Meksyku, do miasto Meksyk nastręczyło ogromne mi problemy, ponieważ nie znałem hiszpańskiego, a natomiast Meksykanie nie znali angielskiego. Ale jakoś żeśmy się dogadali za pomocą tłumacza komputerowego. No, a te języki trzeciego świata, które teraz wchodzą tak cywilizacyjnie, no chiński na przykład, tak? No, sinologia coraz bardziej popularna. Chińczycy są takim krajem, taką nacją, która mocno wchodzi na światowe rynki. Oczywiście, że tak. Tu bardzo słusznie pan redaktor zauważył i nawet nasz instytut już odkrył język chiński. To chyba zapoczątkował rektor Nicieja ówczesny swoją podróżą do Tajwanu i zaraził nas, swojego syna, i też przy okazji mnie, tym zainteresowanym Chinami. Ja byłem w Chinach, podpisywaliśmy umowę o współpracy z profesorem Słodczykiem, prorektorem do spraw nauki i to owocuje również tym, że Chińczycy przyjeżdżają do nas, do Opola, na letnie szkoły języka angielskiego głównie i języka polskiego poprzez angielski. Uczymy Chińczyków o Polsce używając języka angielskiego, ponieważ no, jeszcze nasza znajomość chińskiego no, to jest dość ograniczona. Mamy od paru lat lektorkę języka chińskiego, która przyjeżdża do nas i uczy. Mamy zapotrzebowanie w zasadzie już na dwóch lektorów i dobrze by było, gdyby jakiś visiting professor z jakiegoś uniwersytetu chińskiego do nas przyjechał, bo zainteresowanie chińskim jest znaczne. No panie profesorze, no ma pan doświadczenie wieloletnie, jeśli chodzi o nauczanie języka angielskiego. No ja pamiętam czasy jako człowiek, no, który się wychowywał, uczył w innym systemie, tak? Ja miałem język radziecki, tak? W szkole. Takiego nie było, podrogany. Rosyjski, oczywiście. No, żartuję, mówię radziecki specjalnie, no bo był język, no jedni mówili przyjaciele, inni mówili okupanta. Specjalnie się nie uczyliśmy. Gorzej było z tymi językami obcymi, zachodnimi. Dzisiaj angielski jest właściwie wszechobecny. Jak to wpłynęło na jakość studentów, na zainteresowanie anglistyką? Panie redaktorze, szanowni państwo, no, sprawa jest dość ewidentna, że język angielski zdominował właściwie nowoczesne filologie, czyli te neofilologie. Nasz nabór jest znacząco wyższy niż na jakiekolwiek inne filologie, no, może z wyjątkiem niemieckiego. Natomiast to, że studenci uczą się w szkołach obowiązkowo angielskiego, zdają maturę z angielskiego oraz to, że nie przechodzą przez sito egzaminów wstępnych, powoduje, że ten nabór jest znaczny. I studenci pierwszego roku to są zupełnie już inni studenci niż kiedyś byli. Są bardziej odczytani, jeżdżą po świecie. Program Erasmus jest fantastycznym programem, który powoduje, że wymiana studencka jest nie tylko z krajami tutaj najbliższymi, ale również z tymi troszeczkę dalszymi, ale ciągle w Europie, typu Hiszpania jest najbardziej popularnym kierunkiem. I poprzez angielski, bo oni głównie posługują się angielskim, studenci również zaczynają się interesują się językiem hiszpańskim, który jest dominujący w innej części świata. Także widzę tutaj same pozytywy tych zmian.
idących właśnie w kierunku języku, bo poprzez język poznajemy ludzi, poznajemy kulturę, poznajemy nowoczesne technologie i tak dalej, i tak dalej. Też przez to, że zwiedzamy, odwiedzamy, współpracujemy z innymi uniwersytetami, niekoniecznie anglojęzycznymi, ale posługujący się językiem angielskim, bo teraz trudno sobie wyobrazić nowoczesny uniwersytet, którym pracownicy nie posługują się angielskim, to jesteśmy w stanie reformować siebie i po prostu nabierać rozpędu w budowaniu i tej anglistyki naszej, która tutaj w tym roku będzie obchodzić 40-lecie, jak i całego uniwersytetu. To też dla was jest wyzwanie, dlatego że tacy studenci, którzy przychodzą i już znają język, no mają większe wymagania. Przecież to już nie jest tak, że się przychodzi i nieomal od podstaw trzeba się uczyć języka. Panie redaktorze, no sytuacja jest, no może i ma pan rację, ale generalnie uniwersytet nie jest po to, szczególnie anglistyka, nie jest po to, żeby uczyć angielskiego. Uniwersytet angielski, uniwersytecka anglistyka koncentruje się na przedmiotach akademickich, czyli kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, to są główne dziedziny naszej działalności. Natomiast uczenie się języków obcych to jest jednak działanie na trochę niższym poziomie, czyli w studium języków obcych. Natomiast ja się nie żegnuję od tego, że studenci się ciągle uczą, bo ciągle jeszcze prowadzimy zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego. Natomiast większe anglistyki, typu największa w Polsce anglistyka poznańska, już nie prowadzi praktycznych zajęć, tylko specjalistyczne. Ich badania nad językiem angielskim, historią języka angielskiego, morfologią, syntaktyką i tak dalej, są na światowym poziomie, znajdują się w czołówce notowań na przykład leksykograficznych, przebijając słynne uniwersytety Singapuru czy amerykańskie. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj profesor Ryszard Wolny, opolska anglistyka. Mówił pan, panie profesorze, że 40-lecie obchodzicie w tym roku. Gdyby pan miał taki bilans zrobić tych 40 lat, co się stało specjalnością opolskiej anglistyki? O specjalności, no oczywiście możemy tutaj mówić, że wyrośliśmy z gruntu właśnie badań porównawczych, bo przecież pierwszym dyrektorem anglistyki był germanista. Natomiast później się to rozwijało, on się specjalizował w Eskimosach, to pamiętam. Profesor Adamus, świętej pamięci, już trzeba powiedzieć, no niestety tu z historycznego punktu widzenia no, nie mamy szczęścia, bo już ostatni nasz, przede mną, mój poprzednik zmarł w tym roku, profesor Andrzej Ciuk, co przyjęliśmy z ogromnym smutkiem. Natomiast mówię, to, że interesowaliśmy się kulturą i literaturą, to głównie, bo takie było zainteresowanie profesora Ciuka, to było literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Natomiast prowadzimy również badania językoznawcze oraz tak zwane applied linguistics, czyli lingwistyka stosowana, nauczania języków obcych, czyli uczymy przyszłych nauczycieli języka angielskiego, jak należy uczyć języka angielskiego dzieci, studentów. Wspomniał pan o tym, że trudno sobie wyobrazić w tej chwili wykładowcę, który nie włada biegle angielskim. To jest chyba też takie wyzwanie współczesności, dlatego że mamy coraz więcej studentów z zewnątrz. Oczywiście. I to nie zawsze są Ukraińcy, którzy po polsku lepiej albo gorzej mówią, ale też studenci z całego świata. I właściwie to chyba jest ranga uniwersytetu, to, że potrafi ściągnąć studentów z zewnątrz. 100% racji. Internacjonalizacja Uniwersytetu Opolskiego to jest jedna z podstawowych kierunków działania Uniwersytetu i jak pan tu wspomniał, większość studentów z zagranicy to jednak Ukraińcy, ale paradoksalnie przynajmniej ci studenci, którymi ja mam przyjemność prowadzić zajęcia, odżegnują się od języków słowiańskich w komunikacji z nami, czyli oni wolą mówić po angielsku z nami. Z przyczyn no, prawdopodobnie takich, no uczą się, no powiedzmy, nie? Albo próbują przebudować swoją tożsamość, tożsamość czy to narodową, czy osobowościową, to już pozostawiam badaniom socjologów. Natomiast to, że przyciągamy również studentów z Chin, z Afganistanu, z Kazachstanu, na moich zajęciach jest studentka z Kazachstanu też, mieliśmy bardzo dużo studentów z Turcji i ciągle mamy studentów z Turcji. No jeszcze nie mamy z tej starej Europy, no wiadomo, że to jest... No tu konkurencja jest ogromna. Konkurencja jest ogromna. Ale myślę, że cała przyszłość przed nami. Uniwersytet Opolski również za moją sprawą podpisał Memorandum of Understanding z Uniwersytetem w Australii, w którym miałem przyjemność 8 lat studiować, Edith Cowan University. No i to nabiera jakiegoś rozmachu z tego względu, że no jednak to są personalne kontakty, a zauważyłem, że badacze z Edith Cowan
szczególnie historycy bardzo chętnie przyjechaliby tutaj badać historię Polski, historię Europy, bo to jest przedmiot ich badań również. No prawdę powiedziawszy, no to część jakby ich mieszkańców to są też imigranci z naszych stron przecież. Oczywiście, że tak. I oni... Część korzeni australijskich. Badając różne mniejszości etniczne, w tym polską mniejszość etniczną, starają się dociec przyczyn na przykład emigracji Polaków, czy to w czasie II wojny światowej, czy po II wojnie światowej, bo to była ich wędrówka armii Andersa z Iranu poprzez Afrykę i lądowali w Australii. Ja przez jakiś czas byłem szefem Polonijnego Klubu Krakowia i również badaliśmy przeszłość Polaków i różnych fal emigracyjnych. I myślę, że to bardzo dobrze jest, bardzo dobrze się stało, że rdzenni, to nie mówię tu o aborygenach oczywiście, ale mówię ci anglosascy mieszkańcy Australii również się interesują historią Polski. Panie profesorze, czy taka Europa Środkowa, jak Opolszczyzna, jest atrakcyjna dla nich? Bo dla nas te wyjazdy były zawsze egzotyczne, tak? Nawet Zachód był już egzotyczny, a dla nich my, kraina, gdzie niedźwiedzie biegały po ulicach, jak mówiono jeszcze 30 lat temu. To są dwie kwestie, pan redaktor poruszył, czy Europa Środkowa i czy Opole. W Europie Środkowej na pewno mogę powiedzieć, że jest atrakcyjna. Co świadczymy, wystarczy wejść na rynek w Krakowie i na rynku krakowym bardzo rzadko można usłyszeć już słowa po polsku. I kelnerki w zasadzie już pytają się, how can I help you, i tak dalej, i tak dalej. Także Kraków stał się bardzo kosmopolitycznym miejscem. Jest miastem, które wiąże języki, wiąże turystów. Oczywiście turyści się zachowują raz lepiej, raz gorzej. No to legendy krążą o Brytyjczykach. Turyści, tak. Brytyjscy turyści, ostatnio też widziałem ich w Madrycie, zachowywali się jeszcze gorzej. Także to jest po prostu inna kategoria. Natomiast z tego, co widzę z licznych kontaktów międzynarodowych, to jest duże zainteresowanie Europą Środkową. Czy jest takie zainteresowanie Opolem? Być może Opole jeszcze nie jest tak atrakcyjne, jak wspomniany tu Kraków, Warszawa, Gdańsk szczególnie. Gdańsk również jest bardzo, bardzo ważną polską wizytówką, ale myślę, że tak jak widzieliśmy to w kontaktach z Tajwańczykami. Tutaj organizowaliśmy parę lat temu konferencję, głównie właśnie z Taiwan Humanity Society i oni byli bardzo zadowoleni z tego pobytu. Ciekawość kultury polskiej, ciekawość jedzenia, ciekawość obyczajów, no i ten język angielski jako pomost łączący bardzo przecież różne kultury. Panie profesorze, czy znacie już program obchodów tego 40-lecia naszej anglistyki? Bardzo wstępnie, oczywiście jesteśmy w trakcie przygotowań, jestem już po rozmowie z panem marszałkiem województwa, który jest przychylny i będzie nas, obejmie nas szerokim patronatem. Natomiast takim moim zamysłem było już od samego początku zaproszenie wszystkich dyrektorów anglistyk akademickich w Polsce. Także będę tutaj gościł najznakomitsze postacie anglistyczne z Polski, z szefową panią dziekan Wydziału Anglistyki, panią Katarzyną Dziubalską-Kołaczyk z Poznania. Będziemy witać tutaj również gości zagranicznych, bo zaprosiłem jednego ze znakomitszych znawców gotyku europejskiego, profesora Davida Pantera z Uniwersytetu w Bristolu. Także to są takie główne postacie. O, i jeszcze zaprosiłem oczywiście szefa anglistyki, jednocześnie szefa anglistów francuskich w Uniwersytecie Sorbonne, profesora Wilfrida Rodge. Także tutaj naprawdę będzie czołówka. Creme de la creme. Czołówka europejska i myślę, że naprawdę to będzie duże przeżycie. Przypominam, że naszym gościem jest profesor Ryszard Wolny, Uniwersytet Opolski, anglistyka. No panie profesorze, mówi pan o tych swoich doświadczeniach z innych uczelni. Sorbona, Australia. Jak Opole wygląda na tle tych uczelni, które mają na oddech historię sięgającą XIII wieku? No my jesteśmy młodym uniwersytetem. Panie dyrektorze, no pytanie co najmniej niezręczne dla mnie jako dyrektora anglistyki, no ale wiadomo, że nasza historia ma 40 lat. Była bardzo trudne były początki. Po śmierci, tak jak już wspomniałem, profesora Adamusa, samodzielnego pracownika anglistyka opolska była na krawędzi likwidacji. Także no inna epoka zupełnie. I dopiero habilitacja
świętej pamięci Andrzeja Ciuka pozwoliła utrzymanie kierunku. Tutaj duże zabiegi poczynił profesor Nicieja, żeby utrzymać anglistykę. Także przetrzymaliśmy ten kryzys. My, to ta czołówka tutaj, co najmniej mam na myśli cztery osoby, które tutaj najdłużej pracują, czyli profesor Marek Błaszak, pan profesor Zalewski, pani profesor Dobosiewicz, no i ja, których początek pracy sięga lat 80., wczesnych lat 80., jak do pracy do Opola przyjechałem w 1985 roku, czyli moje związki z Opolem są znaczące. Przemogliśmy te kryzysy, zrobiliśmy habilitację, zrobiliśmy profesury i teraz możemy ze spokojem uczyć innych i prosić tylko, żeby kontynuowali dobrze, w dobrym stylu to, cośmy zaczęli 40 lat temu. Uniwersytet ma przyszłość w Opolu? Oczywiście, że tak. Uniwersytet to jest absolutnie podstawowa sprawa, podstawowa instytucja, ja bym powiedział tak, kulturotwórcza dla Opola. Jest, oprócz tego, że jest największym pracodawcą, co też jest nie bez znaczenia, to również jego rola kulturotwórcza tutaj jest nie do przecenienia. Proszę zauważyć, że my właściwie robimy te kontakty, nie tylko, że oczywiście Urząd Marszałkowski, czy Urząd Wojewody dba, czy Prezydent Miasta, ale również my, organizując konferencję, przyciągamy ludzi, którzy są zainteresowani, którzy mają jakiś wpływ na swoje instytucje, w których się wychowali, czy wzrastając, i myślę, że również przyciąga poniekąd, oczywiście całe izby handlowe mają tutaj znaczenie, no, my tego nie robimy jeszcze, ale transfer intelektualny jest bardzo ważny, także tutaj myślę, że rola uniwersytetu jest absolutnie podstawowa. I niż demograficzny nie będzie jakimś dramatycznym zagrożeniem? No, widzę, że nabór nie jest zły, mimo niżu. Ja myślę, że oczywiście, że niedobór studentów na niektórych kierunkach, no to oczywiście jest czymś niepokojącym. Natomiast teraz widać, na co stawia opolska młodzież, bo z tego, co się orientuje, a myślę, że się orientuje w sposób dość dobry, to mamy głównie, na anglistyce przynajmniej, to mamy głównie studentów pochodzących z małych ośrodków wokół Opola. Są też studenci z Opola, ale prawdopodobnie wybierają większe ośrodki akademickie, to na pewno Wrocław. Naturalna migracja. Trzeba uciec z domu po prostu. Natomiast Opole jest ośrodkiem kulturotwórczym dla opolszczyzny. No i z okolicznych powiatów, typu gliwicki powiat. Też mamy tutaj częściowo właśnie z tego bardziej górnego Śląska mamy studentów i to jest też dobre. Tarnowskie Góry. To jest obszar naszego działania. Właśnie ta Polska powiatowa, Polska mała, drobne miasta, małe miasta, ta młodzież się garnie. Garnie się do świata właśnie poprzez angielski, poprzez Uniwersytet Opolski i myślę, że to jest dobra droga. No oczywiście to, że Uniwersytet Opolski otworzył wydział lekarski, no to był strzał w dziesiątkę. Oczywiście ogromne są problemy finansowe, no bo wiadomo, że nowoczesna... Ale też ogromna przychylność wszystkich środowisk. Myślę, że tak. I myślę, że to też powinno przyciągać sporą ilość studentów. A jak pan ocenia założenie reformy wicepremiera Gowina? Dużo kontrowersji. No to jest właśnie kontrowersyjna sprawa. Nawet tutaj idąc do studia zastanawiałem się, co będzie dalej, bo spotkałem właśnie jednego ze swoich współpracowników, który mówi, mam nadzieję, że ta reforma jednak nie wejdzie w życie. No dlaczego jest dla nas niewygodna, niedobra? Dlatego no, ja nie mówię, że to jest całościowo jest niedobry kierunek, tylko to, że tracimy na przykład jako wydział możliwość nadawania habilitacji. To wszystko się przesuwa do tych ośrodków wielkich, dużych. Również stracimy możliwość doktoryzowania, czyli prowadzenie studiów doktoranckich. Też to zostanie przesunięte do tych sztandarowych ośrodków. To uważam, że to nie jest dobry sygnał dla środowiska, bo wtedy środowisko popada w pewną apatię. Jeżeli nie jest doceniane poprzez to, że ma prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, to myślę, że to usterczy nas i spadniemy niestety do pewnej rangi, powiedzmy, szkoły zawodowej, takiej uniwersyteckiej szkoły zawodowej. I to nie jest dobry kierunek. No tak, bo albo szkoła zawodowa, albo uniwersytet. To są zupełnie dwa różne światy. Ja myślę, że można by to jakoś
poprowadzić w miarę dobrze, żeby po prostu iść zawodowo. Oczywiście my kształcimy ludzi, na przykład na anglistyce, kształcimy ludzi takich do zawodu tłumacza, czy do zawodu przewodnika wycieczek. Bardzo praktycznie. Współpracujemy przecież z nutrycją. Tam ludzie z nutrycji prowadzą nas zajęcia po angielsku czy po niemiecku i tak dalej. Także my bardzo mocno współpracujemy ze środowiskiem, ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że mamy charakter akademicki. Uniwersytet to jest uniwersytet. I nie chcemy być uniwersytetem drugorzędnym, nie chcemy być uniwersytetem nawet trzeciorzędnym, tym przymiotnikowym. Jesteśmy jednym z 19 klasycznych uniwersytetów. To jest ogromna zasługa poprzedniego kierownictwa, że utrzymało kierunki, że utrzymało specjalizacje i tak dalej, i tak dalej. I teraz niestety boję się, że środowisko może popaść trochę w apatię. No ale sprawa nie jest przesądzona, bo z tego co wiemy, to no jest to jednak projekt, który oczywiście ma duże poparcie dużych ośrodków, no ale politycznie jest traktowany jako ryzykowny. Ale też pan redaktor na pewno jest świadom tego, że został napisany list 150 otóż to profesorów, którzy protestują przeciwko temu. I oczywiście środowisko jest jak zwykle podzielone i tutaj zgody nigdy nie będzie stuprocentowej, żeby wszyscy byli zadowoleni. To jest pewne. Oczywiście, że wszystkie sprawy związane z reformą to są bardzo skomplikowane. Premier Gowin poświęcił na konsultacje 2 lata, no ale czy to nie jest tylko kontynuacja projektów pani minister Kudryckiej? Jak to jest powiedział to marszałek Terlecki, to Kudrycka tylko jeszcze gorsza, z tego co pamiętam. Tego nie powtórzę, bo nie jestem marszałkiem. No ale krótko mówiąc, wolelibyście, żeby w tej wersji to nie wchodziło w życie? Wolelibyśmy, żeby nie było podziału na uniwersytety lepsze i gorsze. Krótko mówiąc, trzeba dać nam czas, żebyśmy dojrzeli. Oczywiście, że tak. I dojrzewamy i robimy to w sposób fantastyczny. I myślę, że to, co przez ostatnie 10 czy 15 lat zrobiło się w Opolu dla uniwersytetu i co zrobił Uniwersytet dla Opola, to po prostu przechodzi wyobrażenie. Jak zaczynałem, jak już tu wspomniałem, w 1985 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Oleskiej, no to nikt sobie nie wyobrażał, że w Opolu będzie uniwersytet, że będzie się mieścił w pięknym gmachu Kolegium Majus, że będziemy mieć poparcie, że będziemy jeździć za granicę, że będą nas odwiedzać delegacje. Nikt sobie nie wyobrażał te 30-40 lat temu. No pamiętam, byłem wtedy na drugim roku i rzeczywiście było tak, że opowiadano o tym jak o takiej bajeczce, tak, że może będzie kiedyś Uniwersytet w Opolu, a tu proszę bardzo. No właśnie, no i pora jest po prostu się mocno zastanowić, czy warto tracić uniwersytet bezprzemiotnikowy na korzyść, jakiejś enigmy, która się coś pojawi po reformie. No, nie wiemy jeszcze, nie wiemy. Wszystko to jest sfera spekulacji. To nie wpływa dobrze również na pracowników, bo pracownicy nie wiedzą, jak planować swoje kariery, czy będą przechodzić na etaty dydaktyczne tylko, czy jednak te etaty naukowe, do czego namawiam swoich pracowników, żeby jednak utrzymywali etaty naukowe i rozwijali się, publikowali, zdobywali kolejne stopnie. No bo to rola uniwersytetu. To jest rola uniwersytetu. My kształcimy ludzi intelektualnie i kształcimy ludzi dla przemysłu również, oczywiście, to jest pewne, ale rozwój intelektualny społeczeństwa jest bardzo ważny i mam nadzieję, że władcy, włodarze, zarządzający nauką polską również będą brać pod uwagę mniejsze ośrodki, nie tylko Kraków czy Poznań. No to trzymamy kciuki za Uniwersytet Opolski, bo to nasze wspólne dobro. Naszym gościem był się profesor Ryszard Wolny, opolska anglistyka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.